Na targach Enex, poświęconych energetyce odnawialnej, pytaliśmy odwiedzających, jakie są najczęstsze pytania o pompę ciepła. Jak podłączyć pompę ciepła do, no, do domu? I czy po prostu da radę na, wydolić na starszych typu instalacjach, typu grzejniki i tak dalej, nie? Tak, pompa ciepła jak najbardziej może pracować z instalacją grzejnikową. Może też służyć jako źródło ciepła na wymianę przy modernizacjach instalacji. Najważniejsza rzecz, którą trzeba sprawdzić i potwierdzić, że pompa jest w stanie podgrzać wodę do wymaganej przez nas temperatury. Czyli jeżeli mamy grzejniki, to operujemy prawdopodobnie temperaturą wody grzewczej w zakresie od 45 do 55, może nawet 60 stopni, jeżeli to jest stara instalacja. Jeżeli mieliśmy takie stare grzejniki wysokotemperaturowe, które pracowały na temperaturę 65 stopni albo 60 stopni, no to wtedy musimy te grzejniki zdemontować i dać inne grzejniki, nowe, które będą dobrane na niższy parametr wody, czyli na przykład one będą wtedy dobrane na 40 stopni czy 45. Co za tym idzie, powierzchnia grzejnika musi być większa, żeby dać tą samą ilość ciepła do danego pomieszczenia. Duża ilość wody to jest pewien złat ciepła i to jest złat ciepła, w którym my magazynujemy tak naprawdę energię, czyli podgrzewamy tą wodę do określonej temperatury i to nam się może przydać kiedy? Podczas trybu odszczelniania pompy ciepła, jeżeli mówimy o powietrznej pompie ciepła, bo wtedy pompa ciepła ma tą energię do dyspozycji, jeżeli robi tryb odszczelniania. I może się okazać, że na przykład wtedy nie będzie w ogóle potrzebowała grzałkę uruchamiać w procesie odszczelniania, jeżeli mamy duży złat wody.